jest 20:58. Kochani, idę zobaczyć, co tam się dzieje u kotków. Tylko idę zobaczyć, tutaj pod oddział numer 4, co się tam dzieje z kotką. Czy ona jest w tym domku, czy nadal leży pod krzakiem, pod którym się okociła? Zaraz zobaczymy. Żaby rechotają. Oj, chyba tam pójdę. Nagram to rechotanie. Póki jeszcze trochę widno. No tutaj się pod tym krzaczkiem okociło, ale z drugiej strony. No co, domek jest nadal, kochani. No i zobaczymy, czy ona jest tam. No jest. Kochani, jest. Kicia. Kiciulka. O, leży, oczka mruży. Kurczę, no. Proszę, pusta jest. Czeka, żeby się wprowadzić. No nic. Trzeba to zostawić jej. Uszanować jej wolę. Ale jutro przyjdzie ta opiekunka. Chodź tu. Chodź tu, żbiczek. Uciekaj. Chodź tu. Uciekaj stąd. Uciekaj stąd. Gdzie się pchasz? Gdzie się pchasz? No. Ta opiekunka, która tu się opiekuje kotkami, to może ona coś zrobi. Na pewno coś zrobi. Przełoży, postawi gdzieś ten domek. Coś tam wymyśli na pewno. Mam nadzieję, że jutro będzie w pracy. No kochani, byłem w bocianówce, pozamykałem wszystko. Kotkom jeść dałem. No i wziąłem Feliksy. Wziąłem podkładkę. Taką z linoleum. I jeszcze raz idę do tej trzy białe łapki. Po prostu dam jej tam jeść. Trzeba byłoby wody jeszcze dać. No, ta karma jest mokra. Także ona to na pewno będzie miała wodę też w tej karmie. Ale przydałoby się też jej dać w osobnym naczyniu. Choroba nie wziąłem od razu. Także co? Dwa Feliksy położę na tym kici. Wsunę jej tam. Także na pewno poczuję zapach i zje. Przecież ona, kochani, cały dzień leży tam po tym porodzie. Jedna. No. Dobra. Aha.
moje bajraktary tutaj krążą. Ciotka, Majeczka, Żbiczek. Trochę niedobrze, że one będą szły ze mną, bo w razie czego zwęszą jedzenie, to będą się tam pchały. Ale jak im tam wsunę, to znaczy jak jej tam wsunę dalej, to te koty będą się bały podejść. No całe szczęście, kochani, że jest ciśnienie wyżowe. Jest 1028 hektopaskali. Przypominam, tu jest normalne na poziomie morza 1013. Czyli mamy nawet taki ładny wyż. Czyli nie będzie deszczu. No ale kochani, 8 maja, 15 maja zimne zośki. Temperatura w nocy spada. Tutaj do 4 stopni. A może i mniej. O, o, piątek. Piątek tu. Poleciał. Drani jeden. Aż tu lata. Bo zaraz pogonię. No dobra. O, to jest tego. Teraz rozdrobnię to tylko. Jak to rozciapię. Tak? Muszę poprawić sobie smartfonik. I teraz jej tu wsunąć. Kiciulka. Masz. Masz jedzonko. No, zobaczcie. Widzicie? Widzicie? Od razu do jedzenia. Tylko wsunąłem. Aż mi się tego ręka swędzi, żeby te koty połapać i włożyć. No ale to ona, kochani, musi sama chcieć. Ja w każdym razie budę przesunąłem. Zobaczcie, żeby te koty tu inne nie właziły. Mam nadzieję, że ona sama coś z tym fantem zrobi. No. Lampa tu jest z czujnikiem ruchu. No, dobra. Tu moje koty są. O. Żbiczek. Ciotka. A gdzie jeszcze Majeczka? Maja! Maja, Maja, Maja! Cicia! Co ona powiedziała? A jest tutaj. Kicia, jesteś. A gdzie ten piątek, świątek? No, poszedł gdzieś. Poszedł, uciekł. Nie poszedł. No. Poleciał tam do pana Cadzia. Na oddział. I co, jeszcze pójdę do boksu. Zobaczyć i... Kurde. A, to tam miauczą. Słyszę stąd. Myślałem, że tutaj gdzieś jeszcze jakieś koty. No dobra, wyjaśniło się. To tamte tak miauczą, widzicie? Jak życie krzyczy. Jak życie krzyczy głośno. Aż słychać. Kochani, mam wodę. Mam wodę. Gryzło mnie to, że jej wody nie dałem. I zaniosę jej wodę. Zaraz im zaniosę.
trzy, to znaczy dla kotki czy białe łapki. Ale żaby nadają, Jezus Maria. Fiu, fiu, fiu. Kicia, kiciulka, to ja. O, może się światło zapaliło. Teraz tak, to postawimy tu i budę lekko odsuniemy. Kicia. Dobra, jest. Jesteś tu? Jest. A jak jedzenie? Zjadłaś? Ho, ho, ho. Prawie wszystko. Prawie wszystko zjadła. Masz kiciulka. Wodę ci przyniosłem. Masz kicia, wodę. Wiesz? No. Masz wodę, kicia. Bo to będę musiał chyba jakoś przesunąć w bok. O, i to w bok. O, masz kiciulka. Masz wodę. Tak? Dobra. No, idę. No, kochani, widzicie? Trzy saszetki prawie. Prawie wszystko wrąbała. Tylko zostały te takie brązowe, które wszystkie koty zostawiają. Jakieś takie mięso tam. Co oni pakują, to ja nie wiem. Że te koty zostawiają to. To wióry drewniane, czy co? Maja! Kicia! Chodźcie, idziemy. A jest Maja tu. Chodźcie. Idziemy. No, no to by było, kochani, tyle. O. Mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Co mogłem, to zapewniłem jej. Domek jej zapewniłem, jedzenie zapewniłem, picie. Resztę w ręku Boga. Cóż ja mogę zrobić więcej? Ona musi sama chcieć wybrać. No. To co? To dobranoc, kochani.